Kiedy zaczyna robić się cieplej, nabieramy ochoty, aby więcej się ruszać. Wiele osób decyduje się wtedy na rozpoczęcie treningów na siłowniach, zapisują się na fitness albo zaczynają biegać. Tymczasem dla wielu z nas większy wysiłek fizyczny skończył się na etapie liceum albo studiów. Jak się przygotować do sezonu, radzi mój gość, dr Mateusz Janik z Carolina Medical Center. Jeżeli mieliśmy tak długą przerwę od sportu, trzeba się zastanowić, co sprawiło, że nie byliśmy w stanie znaleźć troszkę czasu w tygodniu. Bo byliśmy leniami. No, byliśmy leniami z reguły. No, dużo jest czynników. No i teraz trzeba zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie teraz coś w życiu zmienić, że znajdziemy czas na to, żeby, nie wiem, 3 razy, 4 razy w tygodniu poświęcić to na aktywność fizyczną, tak? Dodatkowo powrót do sportu nie będzie taki spektakularny. Tak, siedzimy w pracy, w biurze, widzimy pełno naszych znajomych, przygotowuje się do triatlonu, przygotowuje się do maratonu, a my nagle podejmujemy życiową decyzję, okej, ja też tak chcę. Pobiegnę na przykład 5 kilometrów taką. To 5 kilometrów to jest taki racjonalny cel i myślę, że to powinien być pierwszy punkt, jeżeli podejmujemy decyzję o tym, że zaczynamy coś trenować, nie wiem, chcemy zacząć biegać długodystansowo, to te 5 kilometrów to jest idealne. Najgorzej, jeżeli ktoś stwierdzi, że w 3 miesiące on się przygotuje do maratonu, a od 10 lat nie robił nic. Będziemy ryzykować własnym zdrowiem. Może i to zrobimy, tak? Nie wiem, 5 godzin ten maraton, ale to nie będzie miało nic wspólnego ze zdrowiem. Od czego zaczynać, zanim zacznie się uprawiać sport regularnie? No jeżeli ta przerwa była taka długa, no to dobrze by było skonsultować się z naszym lekarzem. Czy nie mamy przeciwwskazań do sportu, zdecydować, jaką dyscyplinę byśmy chcieli uprawiać. No właśnie, to trzeba zbadać. Czy mamy nadciśnienie, czy serce zdrowe, jakie podjąć działania w tym kierunku? Myślę, że jeżeli początkowo myślimy o prostych aktywnościach, typu właśnie, nie wiem, trening 3-4 razy w tygodniu po 30-40 minut, wystarczy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym, zbadajmy ciśnienie, zróbmy podstawowe badania. On zdecyduje, jeżeli rzeczywiście będą jakieś czynniki ryzyka, które będą predysponowały, poleci nam zrobienie dodatkowych badań. Jeżeli w ciągu tego okresu mieliśmy jakieś poważniejsze urazy stawów, złamania, skręcenia, no to warto by było dodatkowo skonsultować się z ortopedą, żeby mieć pewność, że nie zaszkodzimy sobie tą aktywnością sportową. I właśnie osoby otyłe, na jakie błędy i na co są narażone, jeżeli chcą nagle zrzucić bardzo szybko tą wagę? No to chyba ten boom na bieganie to jest dla nich niebezpieczne, bo akurat jeżeli jesteśmy osobą otyłą, dużą nadwagą, no to bieganie nie będzie najlepszym wyborem, tak? To lepiej skupić się na razie na innych treningach, nie wiem, basen, jazda na rowerze, siłownia. Tutaj będzie to zdecydowanie dla nas bezpieczniejsze. Co nam grozi, jak się rzucimy w końcu na tą głęboką wodę? No niestety nie posłuchał nikt audycji w Chili Z i to zrobił. Przenośnie i dosłownie. Za dużo popływamy, za dużo zrobimy kilometrów. No w najlepszym wypadku skończy się to bólami mięśni zwanymi zakwasami, tak? Także to będzie jakby najmniejszy wymiar kary, jeżeli na coś takiego się zdecydujemy. Tu akurat nie będzie problemu, bo to po kilku dniach samo przejdzie. Gorzej, jeżeli rzucimy się na taki wysiłek, który doprowadzi do uszkodzeń ścięgien, tak, zerwanie ścięgna mięśni, to się zdarza, jak mówiliśmy wcześniej. Czyli trzeba się rozciągnąć. Przed treningiem bardziej taka rozgrzewka dynamiczna, a po treningu rzeczywiście to powinien być taki rozluźniający stretching, gdzie każdą grupę tam przytrzymujemy przez chwilę, tam policzyć cenę spokojnie do 10. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Mateusz Janik, ortopeda Carolina Medical Center.